Dokładnie, kolejną naszą bardzo ważną premierą jest Mazda CX-5 z układem miękkiej hybrydy w roczniku modelowym 2023. Jest to dla nas najważniejszy samochód z perspektywy wolumenowej, najważniejszy zarówno globalnie, europejsko, jak i w Polsce. Ten samochód niewątpliwie łączy to, co w Maździe najlepsze, to z jednej strony wyjątkowy design, podo dusza ruchu, to z drugiej strony też właśnie ta przyjemność prowadzenia bazująca na filozofii Jimba i Deitch, tej jedności kierowcy z samochodem. No właśnie, i mówiąc o Maździe CX-5 z rocznika modelowego na 2023, warto wspomnieć o trzech wyróżniających poziomach wyposażenia, które nawet na pierwszy rzut oka różnią się od siebie. To jest wersja Homura, Newground i Sportsline. Ta pierwsza, czyli Homura, wyróżnia się czarnymi akcentami, między innymi grillem, felgami, nakładkami na lusterka i wykończeniem nadkoli. Newground to jest taka wersja przygodowa, nazwijmy ją offroadową, która z kolei pozwala zrealizować swoje potrzeby zjazdu z utwardzonych dróg. Ma takie elementy, które zabezpieczają na przykład dolne zderzaki, dolne części zderzaków przed porysowaniem. No i wreszcie wersja Sportsline tutaj na naszej prezentacji oraz na żywo. Zaprezentowana, pokazana w premierowym też dla tego modelu lakierze Rhodium White. To jest też debiut tego lakieru w Mazdzie CX-5. Samochód w tej wersji wyróżnia się nad kolami w kolorze nadwozia, błyszczącymi felgami 19-calowymi i tapicerką ze skóry Nappa we wnętrzu. Dokładnie, w ramach rocznika modelowego 2023 wprowadzamy układ miękkiej hybrydy do modelu Mazda CX-5. Będzie on dostępny zarówno w jednostce o pojemności 2 litrów, jak i jednostce o pojemności 2,5 litra, zarówno z napędem na przednią oś, jak i na generalnie obie osie. Co ważne, układ miękkiej hybrydy, tak żeby wyjaśnić, na czym on polega, przekształca energię kinetyczną, która gromadzona jest podczas zwalniania samochodu, na energię elektryczną, która przechowywana jest, magazynowana w akumulatorze litowo-jonowym, która później ta energia wykorzystywana jest do utrzymania odbiorników elektrycznych w pojeździe, a także wspierania silnika elektrycznego, który wspomaga układ spalinowy. Co ważne, również w Mazdzie CX-5 pojawia się w silniku 2.0, wcześniej już się pojawiło w silniku 2,5 litra, dezaktywacja cylindrów. To oznacza, że w sytuacji, kiedy samochód pracuje w średnim, czy tak powiem, obciążeniu stałym, dochodzi do dezaktywacji generalnie dwóch cylindrów, które w przypadku mocniejszego obciążenia, że tak powiem, niezauważalnie zostają ponownie aktywowane. Co ważne, te działania, które podjęliśmy w ramach Mazdy CX-5, spowodowały redukcję spalania tego samochodu o 0,6 litra. Dodatkowo również, związane to jest oczywiście z redukcją spalania paliwa, redukujemy emisję CO2 o 13 gramów. Dodatkową nowością na 2023 rok w Mazdzie CX-5 jest bezprzewodowy system Apple CarPlay i Android Auto, który jest w seryjnym wyposażeniu wszystkich wersji tego modelu, który można sterować zarówno za pośrednictwem pokrętła między fotelami, jak i za pośrednictwem komend głosowych. Czyli podsumowując, jeżeli mówimy o tej naszej drugiej poznańskiej premierze dzisiaj, którą można zobaczyć na naszym stoisku, to mówimy o systemie miękkiej hybrydy, który zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO2. Mamy nowy lakier Rhodium White i mamy bezprzewodowy system Apple CarPlay i Android Auto.